Jeżeli nie wyobrażasz sobie poranka bez kawy, życia bez kofeiny, to ten materiał będzie bardzo i to bardzo ważny, ponieważ powiem Ci, dlaczego ja przestałem pić kawę oraz jakie są negatywne skutki picia kawy. Wydaje mi się, że jeżeli zobaczysz ten materiał do końca, to już nigdy w życiu nie napijesz się kawy. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób działa kawa, i jak ona wpływa na Twój organizm i dlaczego wyeliminowanie kawy może być dobre dla Ciebie. Oczywiście nie chcę tutaj Ci narzucać swojego zdania, tylko po prostu powiem Ci, dlaczego ja przestałem pić kawę. Nie piję ją już od ponad tygodnia i naprawdę bardzo dobrze się czuję. W każdym razie przejdźmy od razu do konkretów. Na początek opowiem Ci swoją historię. Powiem Ci, jak to się stało, że doszedłem do 7-8 filiżanek kawy każdego dnia. Widzisz, ja zacząłem pić kawę na początku liceum. Nie za bardzo mi smakowała, więc piłem zazwyczaj jakieś cappuccino, piłem e, powiedzmy kawę z mlekiem, e, potem zacząłem brać sesje, na przykład przed maturami, e, potem były czasy studiów, gdzie zacząłem pić już kawę każdego poranka, budziłem się, wiesz, niewyspany, więc zacząłem dzień od kawy, od papierosa jeszcze wtedy paliłem. I, I potem ta ilość kawy, którą spożywałem, była coraz to większa, szczególnie w okresie sesji. Więc piłem tej kawy już potem coraz to więcej, coraz to więcej. W momencie, kiedy założyłem firmę, to było na przełomie drugiego i trzeciego roku, nie wyobrażałem sobie już pracować bez kawy. Czyli połączyłem picie kawy, ten nawyk picia kawy z pracą. Piłem tak co dwie godziny, żeby po prostu nie czuć tego zmęczenia. Potem oczywiście zacząłem jeszcze trenować na siłowni, co spowodowało, że zacząłem pić kawę przed, przed siłownią, po siłowni, tak? czyli działała też dla mnie jako przedtreningówka I tak się zdarzyło, że zacząłem pić 7-8 kubków na dzień. Oczywiście w pewnym momencie zacząłem to ograniczać, potem znowu wracałem do tej kofeiny, prawie, parę razy nawet próbowałem rzucić tą kawę, ale no nie za bardzo mi się udawało, ponieważ za każdym razem, kiedy przestawałem właśnie pić, to zaczęła mnie bolić głowa, czułem się rozdrażniony, nie wiem, dochodziłem do 12 i tak się musiałem tę kawę napić, bo po prostu było mi bardzo, bardzo źle. Um, I to każdy praktycznie tak ma, że w momencie kiedy rzucasz kawę, nie pijesz na przykład dwa dni, dochodzisz do wniosku, że to nie jest warte tego i trzeba po prostu wrócić do tej kawy, bo tak naprawdę nikt raz nie ostrzega przed tym, że od kawy możemy być uzależnieni, a uzależnienie jest bardzo poważne i zaraz wyjaśnię ci w ogóle, jak to się dzieje. Na początek wyjaśnię w ogóle, w jaki sposób działa kofeina oraz w jaki sposób ona na nas wpływa. Więc jak to się dzieje, że pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni, możemy być automatycznie bardziej pobudzeni, zmotywowani i jak to wygląda w naszym organizmie. Postaram się to wytłumaczyć, jak najprościej się tylko da. Więc istnieje coś takiego jak cząsteczka ATP, która dostarcza wszystkim komórkom energii, tak? Na pewno słyszałeś o tym na biologii i męczylicie tym. W momencie, kiedy te ATP się rozpada, powstaje coś takiego jak adenozyna. I adenozyna łączy się z receptorami, tak? Łączy się z tymi receptorami, dając znać naszemu organizmowi, hej, zwolnij, jestem już zmęczony, tak? I powinno tak przynajmniej to wyglądać w praktyce. A teraz, co się dzieje, kiedy wprowadzamy kofeinę? Kiedy wprowadzamy kofeinę, ona bardzo mocno przypomina adenozynę i ona łączy się z tymi receptorami, do których powinna się połączyć adenozyna. Tak naprawdę udaje, że jest adenozyną. I to, co się dzieje potem, jest niesamowite, ponieważ wydziela się adrenalina, czyli z jednej strony kurczą nam się naczynia, przyspiesza nam akcję serca, z drugiej strony wydzielana jest dopamina, czyli neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za, 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 za po prostu przyjemność. Stymuluje ośrodek przyjemności. I teraz... Z jednej strony czujemy się świetnie, ponieważ no, jest ta dopamina, która podnosi nam nastrój, a z drugiej strony jest adrenalina, jest wydzielany kortyzol, czyli takie hormony stresowe. I teraz, jeżeli ty pijesz tą kawę, powiedzmy, nie wiem, raz w miesiącu czy raz w tygodniu, to nic się tak naprawdę nie dzieje. Gorzej, kiedy pijesz go, kiedy pijesz ją każdego dnia, a większość z nas tak naprawdę pije kawę każdego dnia. I wtedy zaczynają się tak naprawdę problemy. Z tego względu, że organien się kapuje, że coś jest nie tak, i produkuje więcej receptorów, które mają za zadanie po prostu wykwytywać tą adenozynę. Co oznacza, że jeżeli my nie zwiększymy dawki kofeiny, tak, to nie będziemy mieli efektu pobudzenia. Po prostu będziemy się dużo szybciej nużyli, będziemy po prostu dużo szybciej zmęczeni. Dlatego musimy zwiększać tą dawkę kofeiny, którą przyjmujemy żeby czuć się po prostu znowu dobrze i żeby normalnie funkcjonować, normalnie pracować. I teraz cała zabawa polega na tym, że im więcej pijemy tej kofeiny, tym więcej mamy tych receptorów, które ją wychwytują. Więc co się dzieje w momencie, kiedy ty przestajesz pić? Kiedy ty przestajesz pić kawę, naraz okazuje się, że te receptory tam są, ale już nie ma kofeiny. I wtedy właśnie czujesz się tak źle. Czujesz się okropnie, czujesz się senny, znużony, zmęczony, boli cię głowa i masz te wszystkie takie efekty bardzo nieprzyjemne. Dlatego kofeina bardzo i to bardzo mocno uzależnia. I teraz ludzie mówią, dobra, no ale ja nie wyobrażam sobie życia bez kofeiny, ponieważ bez kofeiny, bez kofeiny nie będę miał żadnej energii, nie będę produktywny i tak dalej. Cała zabawa polega na tym, że jeżeli spojrzymy sobie na dzieci, które tam mają, nie wiem, 5-6 lat, które nie spożywają kofeiny, one mają ogromny zastrzyk energii, one są cały czas w ruchu, one cały czas są energiczne i one nie potrzebują kofeiny, żeby, żeby po prostu funkcjonować. I my też możemy tak mieć, my też możemy być tacy produktywni, mieć ten poziom energii, organizm zostanie nam dostarczy tyle energii, ile potrzebujemy, w momencie, kiedy nie będziemy go cały czas zalewali kofeiną. I teraz cała zabawa polega na tym, żeby zrezygnować z picia kawy, a to nie jest takie proste, ponieważ w momencie, kiedy zaczniesz, kiedy przestajesz pić kawę, to automatycznie masz te wszystkie efekty odstawienia. I powiem tak, jak ja przestałem pić kawę ponad tydzień temu, to pierwsze dni były okropne. Nie potrafiłem się skupić, nie potrafiłem się zmotywować, czułem się źle ponieważ no, brakowało mi tej kofeiny. Pamiętaj również, że kofeina bardzo mocno wpływa na twój sen, wpływa na twoje jelita, wpływa na inne po prostu rzeczy w twoim organizmie, wpływa na przykład pośrednio na tarczyce, więc generalnie spożywanie kofeiny nie jest takie dobre, jakby się mogło wydawać. To dlaczego jest tyle badań, które mówią o tym, że kofeina jest dobra, że zawiera jakieś antyoksydanty, że jej picie codziennie ma sens. Kiedyś mówiono, hej, Wypij sobie kawę, ale nie pij ją zbyt często. Dzisiaj się już mówi dzisiaj taka dawka zalecana, to tam cztery filiżanki jest spoko. Nie? Problem polega na tym, że za kofeiną, za, za kawą i w ogóle za kofeiną, bo kofeina to nie tylko jest kawa, to są też energetyki, czekolada, słodycze jakieś yy, leki. Za tym wszystkim stoją firmy, które tą kawę produkują, którą do kofeiny produkują. I teraz tak, produkcja kawy jest bardzo tania. I jest to świetny biznes z tego względu, że z jednej strony można to tanio wyprodukować, z drugiej strony można to fajnie marżowo sprzedać, a z trzeciej strony masz miliony ludzi na całym świecie, którzy są od tego tak uzależnieni, że każdego dnia pierwszą rzecz, którą robię, to, robią, to po prostu jest wypicie kawę. Ja też tak robiłem, że pierwsza rzecz to było wypicie kawę, żeby się w ogóle odpalić. I ty w tym momencie, kiedy pijesz tą kawę przez cały dzień, wpływasz sobie na sen. Masz dużo gorszy sen, co powoduje, że w momencie, kiedy się budzisz, od razu sięgasz po kawę, bo nie jesteś w stanie normalnie już funkcjonować. I za, tym, za tymi wszystkimi badaniami zazwyczaj stoją właśnie te wszystkie koncerny, które produkują tą kofeinę. Tak? I zobacz sobie, jak było kiedyś z papierosami. Kiedyś uważano, że palenie papierosów jest zdrowe. Nawet lekarze zalecali palić papierosy. Dlaczego tak się działo? Ponieważ rzesze naukowców, lekarzy i specjalistów były opłacane przez firmy, które produkowały papierosy, żeby ludziom powiedzieć, hej, przecież to nie jest takie złe, możecie palić, palcie dowoli, nic się wam nie stanie. Problem zaczął się w momencie, kiedy zaczęli ludzie im zjeżdżać na raka. To na się okazało, że nie da się tego za bardzo zatuszować. I dzisiaj już nie wolno tak naprawdę reklamować papierosów, a na każdym opakowaniu masz napis, że to szkodzi, zabija, powoduje raka i tak dalej. Nie? Ja się zawsze śmieję, bo jak paliłem papierosy, to mówiłem, że dla, które szkodzą kobietom w ciąży, żeby mi nie szkodziły. Nie? W, ka w, każdym razie, w każdym razie dokładnie jest tak samo z kawą. Jest mnóstwo badań, które z jednej strony mówią, hej, ona jest dobra, a z drugiej strony mówią, hej, ona jest zła. I czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Ona nie jest zła, jeżeli pijesz tak, jak mówiłem, od czasu do czasu. Gorzej, jeżeli wstajesz rano, idziesz na siłownię, pijesz kawę. Wracasz z siłowni, żeby mieć, wiesz, jakąś energię, pijesz kolejną raz kawę. Siadasz do komputera, pijesz kolejną raz kawę. I jeżeli pijesz tej kawy bardzo dużo, to ty ją cały czas przedawkowujesz i automatycznie tak jak mówię, to wpływa na cały Twój organizm. Dlatego ja zrezygnowałem z picia kawy i uważam, że jest dzisiaj wiele badań, które mówią, okej, okay, kawa jest zdrowa, ponieważ na przykład zawiera coś, pomaga w leczeniu czegoś i tak dalej, tak dalej. Ale to jest tak samo troszeczkę jak, nie wiem, kupisz sobie sok do wody, zawiera w cholerę cukru, ale ma witaminę C. I mówią, kurde, my mamy w tym soku witaminę C i ludzie kupują, tak jak baranki kupują sok, ponieważ tam jest witamina C. Ale to, że tam jest tyle cukru i innych chemikali, to już nie ma znaczenia. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest, jak potrzebujesz witaminy C, po prostu wycisnąć sobie cytrynę i zrobić sobie herbatę z cytryną, tak? I to jeszcze... Tą herbatą też trzeba uważać, bo ona też zawiera kofeinę. W każdym razie, wiesz, na przykład wodę z cytryną. I też dostarczysz witaminę C, a nie musisz już przyjmować tego soku, który jest tak naprawdę bardzo szkodliwy. I tak, wydaje mi się tak samo jest z kawą, że kawa w wielu kwestiach może Ci pomagać, ale można to zastąpić czymś zupełnie innym, a nie mieć tych złych skutków picia kawy. I teraz pomyśl sobie, czy organizm daje Ci znać, że jest zmęczony i znużony tylko dlatego, że, nie wiem... Robicie w balona albo chcecie życie utrudnić, a może dlatego, że chce, żebyś po prostu na chwilę odpoczął. tak? Jeżeli ty mu cały czas blokujesz te informacje i cały czas jesteś nagrzany na, na, na kofeinie, to chyba to nie jest zbyt dobre. Ze względu na to choćby, że hormony stresowe się wydzielają, co automatycznie niszczy twoje zdrowie, niszczy twoje życie, niszczy twoją produktywność. Dlatego ja uważam, że warto by było zrezygnować z kawy. Nie, nie twierdzę, że już nigdy się nie napiję kawy, bo może być sytuacja, kiedy będę ją potrzebował. Nie wiem, będę musiał dojechać do jakiegoś miejsca, yy, będę już tak zmęczony, że wiesz, nie będzie nie wiem, zostanie mi pół godziny, wiem, że już, nie wiem, nie będę, że tracę, tracę koncentrację na ulicy, to wtedy na przykład zjadę sobie na kawę, wypiję sobie tą filiżankę kawy i wtedy w takiej sytuacji ta kawa jest dla mnie dobra, tak? Bo ona podniesie moją koncentrację, podniesie mój poziom energii. I, I po prostu dojadę na to miejsce Ale w większości przypadków kawa jest zła I picie kawy, żeby po prostu pracować Jest to bardzo i to bardzo złe Według mnie Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał Jeżeli tak, to oczywiście proszę Cię o subskrypcję Łapkę w górę, o komentarz Napisz mi o czym nagrać kolejny materiał Ponieważ tak jak widzicie Zbieram te informacje, które zostawiacie mi w komentarzu I robię o tym materiały Więc zapraszam do komentowania Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej